pan Maciej Duda, prezes PKM Duda. Witam serdecznie, panie prezesie. Koncern mięsny Duda podpisał aneksy do umów zawartych z bankami. Zadeklarował gotowość skorzystania z prawa odkupu od Kredyt Banku, ING, PKO BP, Bre Banku i BZWBK ponad 30 milionów akcji serii I oraz spłacania części kredytów w wysokości ponad 16 200 tysięcy złotych udzielanego przez PKO. Realizacja planu naprawczego spółki trochę z wyprzedzeniem, tak? Tutaj no to było, tak powiem, znaczy ten punkt jest realizowany tak naprawdę zgodnie z tym, co mówiliśmy przed emisją serii, którą prowadziliśmy w czerwcu i w tym roku jeszcze walne zgromadzenie, mamy nadzieję, udzieli zgody na tą transakcję. Także spłata powinna nastąpić jeszcze w tym roku. Na wiadomo, odkup akcji i umorzenie to kilka miesięcy potrwa, natomiast chcemy niezwłocznie przystąpić do tych działań. To jakby spółka dzięki temu zyska na kapitalizacji, bo będzie mniej akcji, więc myślę, że tutaj inwestorzy dotychczasowi powinni być zadowoleni. No a banki systematycznie będą wychodziły z pozycji, którą mają, więc wszyscy są, tak powiem, zadowoleni z tej transakcji. Panie prezesie, ile w sumie jeszcze zostało do spłaty? Jakie terminy? Jaka tu, jakbyśmy mogli przypomnieć ten terminarz, jeśli chodzi o te ważne punkty w tym procesie naprawczym spółki? Znaczy, jeśli chodzi, tak powiem, o terminarz spłat, no to kredyt konsorcjalny jest do 2015 roku, a kredyt podporządkowany pod ten kredyt z PKO S.A. jest do 2017 roku, no więc jakby tu mamy odległe terminy i spółka sobie doskonale z tym radzi. Jeśli chodzi o terminy związane z naprawczym postępowaniem, no to mamy, tak powiem, naszą restrukturyzację operacyjną, która pod hasłem, nazwą Duda 2012, w 2012 roku ma być pełen efekt, czyli ten rok i przyszły rok to są etap wdrażania poszczególnych inicjatyw. Jak widzimy w wynikach po trzech kwartałach, przynoszą one doskonałe rezultaty, natomiast no jeszcze przyszły rok to będzie okres ciężkiej pracy, żeby te wszystkie zmiany utrwalić, pogłębić. A jakiś w tym terminarzu, o którym pan mówił, czyli ten nawet horyzont 2017, tak? Pan tak. Wymienił. Tutaj są, jest na tyle optymizmu w spółce, że być może te sprawy zostaną zamknięte wcześniej? Czy raczej będziecie się trzymać? Znaczy, to trudno powiedzieć tak naprawdę. Tak, no, kredyt jest na określonych warunkach. Jeżeli znajdziemy na rynku tańsze finansowanie, to oczywiście, to tak powiem, będzie szybciej. Tak, tutaj jakby to czysty biznes. Myślę, że i banki są gotowe do rozmów. To, co jest ważne, to spółka sobie dobrze radzi. Radzi sobie lepiej niż było, tak powiem, w planie założonym, więc jakby tu płynność spółki jest niezagrożona i myślę, że wszyscy z tego powodu są zadowoleni. Więc możliwe też są zmiany. Spółka, ogłosiliśmy, tak powiem, strategię, chcemy przejmować w przyszłym roku, więc też będziemy potrzebować na to, tak powiem, finansowanie. No i tu są bardzo różne ruchy możliwe. Rozmawiamy o tym z bankami, z Radą Nadzorczą. Jest pełne zrozumienie dla takich potrzeb, natomiast no, konkrety przedstawimy, jak będziemy to mieli uzgodnione. Spółka dzisiaj traci do 1,27, jeśli chodzi o notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Gdyby ktoś nie wiedział, to warto przypomnieć, że kurs maksymalny spółki bodajże był 131,50. Tak? A to było przed splitem, tak naprawdę. Przed splitem, tak. I potem jest duża zmiana, ale spółka dała zarobić na przykład w ciągu ostatnich 6 miesięcy ponad 30%. Ponad 15% w ciągu roku. Ja wiem, że może z perspektywy prezesa firmy może trudno zajmować taką pozycję, ale jakiej oceny inwestorów pan się spodziewa w przyszłym roku? Po tych działaniach, które teraz podejmujecie. No to oczywiście to zawsze jest kwestia koniunktury na giełdzie też, bo to trzeba o tym pamiętać, że na to ryzyko jesteśmy wystawieni niezależnie od tego, czy spółka, tak powiem, sobie dobrze radzi na rynku, tak powiem, w swojej podstawowej działalności, tak więc tutaj to ryzyko jest. Ja myślę, że inwestorzy doceniają coraz bardziej, tak powiem, te efekty restrukturyzacji. Kolejne kwartały pokazują, że to jest systematyczny, że to jest trwały, tak powiem, trend. Mamy często spotkania, tak powiem, w ostatnim okresie z inwestorami finansowymi dużymi, którzy deklarują duże zainteresowanie, więc myślę, że ja, jeśli chodzi o kurs w przyszłym roku, to patrzę optymistycznie, ponieważ kilku inwestorów poważnie się zastanawia nad jakimiś większymi pakietami, więc to na pewno jest. Się mówiąc o kursie, a po ile będziecie odkupować, po jakiej cenie będziecie odkupować akcje od banków i po jakiej kupiliście, pytają widzowie. Oczywiście tych banków jest kilka i tych transz zakupów też było kilka, ale tak uśredniając, wyjdziecie, odkupicie je
z zyskiem, czy... No, znaczy, no, to akurat nie będzie zysku, ale cena transakcyjna jest bodajże złoty 26, więc na pewno jest to dużo taniej niż na rynku dzisiaj. No, to jest po prostu koszt kapitału. Banki doliczają do ceny 1,10, bo te akcje są pierwsze odkupowane od banków, doliczają swoją marżę, to jest WIBOR plus 7% od początku postępowania naprawczego, więc to jest bodajże 1,26 w tej chwili ten, i taka cena będzie odkupu od banków. Dziękuję. To teraz, panie prezesie, chwilka przerwy w naszej rozmowie, ale zachęcam do pozostania z dniem na rynkach, bo teraz ważne informacje z otoczenia gospodarki. Ja tylko przypomnę, pan Maciej Duda, prezes PKM Duda, jest państwa i naszym gościem tutaj w studiu. A Marek Klapa przedstawi za chwilę serwis informacyjny. A w dniu na rynkach gościem jest pan Maciej Duda, prezes PKM Duda. Rozmawiamy o tym, jak spółka radzi sobie z programem naprawczym. Na razie oddaje, na razie, czy właściwie w dobrym momencie spłaca swoje zobowiązania finansowe, odkupuje akcje. Ale też jest kilka innych pytań. Na przykład o podatek VAT. Panie prezesie, od nowego roku nowe stawki. No was oczywiście nie dotyczy ta zmiana 22 na 23, ale w tym niższym segmencie. To... No tak, w mięsie, tak powiem, będzie wzrost o 2% do 5%, natomiast jeśli chodzi o wędliny, to będzie spadek, wyrównanie będzie, tak powiem, ta sama stawka na mięso i wędliny, więc myślę, że to bardzo neutralne dla spółki. Natomiast no, pytanie, jak konsumenci zareagują na inne podwyżki VAT, bo wiadomo, że mogą mieć mniej pieniędzy w portfelu, to może jakoś tam przełożyć. No, mogą mniej kupować tak, z tych produktów, które są pochodzą tego, czym się spółka zajmuje. Ale ta obniżka VAT-u się przełoży będą mniejsze ceny, czy po prostu państwo będziecie mieli wyższą marżę? No nie, no oczywiście, tak powiem, ceny podążą za VAT-em, no bo tu konkurencja nie pozwoli, tak powiem, zjeść tego VAT-u, tak powiem, sobie. Tak, no tutaj ceny po prostu będą podążały automatycznie, myślę, za zmianami. Także w dół. Tak. No to trudno by było, tak powiem. A kiedy pana zdaniem będziemy widzieć efekty? Gdyby miały być te negatywne efekty, kiedy będziemy widzieć te negatywne efekty na przykład w spółce, kiedy będziecie widzieć, że faktycznie jednak ten VAT trochę przyhamował popyt na towary, na produkty, które są związane ze spółką? To bardzo trudno powiedzieć tak naprawdę. No my liczymy, że spółka cały czas się rozwija i nasza tam, szczególnie ta część dystrybucyjna, wchodzi na nowe rynki, więc mamy nadzieję, że w ogóle tego nie odczujemy w żaden sposób, ponieważ ewentualne spadki na niektórych naszych lokalizacjach pokryją nam nowe, tak powiem, nowe trasy czy nowi klienci. A może odwrotnie, bo może paradoksalnie ten spadek podatku VAT na wędliny, przynajmniej jeśli chodzi o ten poziom produkcji, on może zwiększyć sprzedaż, tak? Może też tak być? Ja nie spodziewam się jakiegokolwiek wpływu tego tak naprawdę. Myślę, że tu stabilnie realizujemy swoją politykę w zakresie zdobywania nowych rynków, wchodzenia, tak powiem, do nowych klientów. I ten ruch nie jest też wielki tak naprawdę. No umówmy się, że to jest tam 2%. To oczywiście dla spółki to ma znaczenie, liczba VAT-u odprowadzonego, ale dla poszczególnego pojedynczego konsumenta to będzie zmiana jednak bardzo mało odczuwalna, więc liczymy na to, że jednak to się nie przełoży negatywnie w żaden sposób. Panie prezesie, mamy taki sezon, który dla wielu spółek, które produkują, sprzedają, jedne mniej lub inne bardziej wrażliwe towary, ale jest taka grupa spółek, które pytamy o to, czy sezon taki przedświąteczny ma, a jeśli tak, to jaki wpływ na tą część sprzedażową, jaka to jest dla niektórych spółek, to jest nawet 50% wczoraj rozmawiałem z prezesem Muzy, która sprzedaje książki. Dla nich ten ostatni kwartał to jest 50% w ogóle generowania przychodów w roku. Ja rozumiem, że dla was niekoniecznie to musi być taki duży odsetek, ale czy to widać w wynikach? I... Tak naprawdę to ten czwarty kwartał się tam średnio niewiele różni od pozostałych kwartałów. No jest to sezonowość, tak naprawdę jest u nas w jednej części, to jest dziczyzna, tam faktycznie to jest, ale to nie związane z świętami, tylko bardziej z sezonem łowieckim, który jest teraz w pełni, i tutaj ta firma, tak powiem, to jest tam 50% na pewno obrotu, ale to jest jakby mała skala, bo to jest mały kawałek biznesu, tak powiem, Dudy. Natomiast w naszej branży tak naprawdę to kluczowe jest ten tydzień i przyszły, jeśli to są takie, tak powiem, duża akumulacja zamówień i jakby zapoczenia rynku, natomiast no, to nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na... Panie prezesie, ja to dopytam, bo jedna rzecz mnie interesuje, może troszkę jakby z innej beczki. Ta dziczyzna, o której pan wspomniał, i związana z nią sezonowość, bo jest akurat tak to się układa w roku, to jest
jak klasyfikuje, jako produkty premium, no to jest faktycznie tak, tak że... Tak, no to oczywiście jest bardzo drogi, tak powiem, surowiec, to tam jest kilkanaście euro średnia cena produktu, więc raz, że premium, dwa, że głównie kierunek eksportowy tak naprawdę. No tak? Właśnie, o to chciałem zapytać, czyli jednak poza, tak. Sprzedaż poza Polską. Ale są plany po powiększenie Puszczy Białowieskiej, więc te tereny łowieckie przynajmniej w Polsce się skurczą. No, znaczy, no, Puszcza Białowieska, tak powiem, to jest jakiś tam jeden... Rezerwat. Właściwie. Tak, jakiś malutki kawałek, więc myślę, że tutaj jednak myśliwi bardzo dobrze dbają o tą zwierzynę i nie zakładam, żeby powiększenie puszczy miało jakikolwiek wpływ na ilość zwierzyny, tak powiem, łownej. Tak, no znam to z autopsji. Pytam też trochę z ciekawości, bo u mnie w rodzinie te tradycje myśliwskie są. A u mnie wręcz odwrotnie. Bardzo nie lubimy myśliwych. A jak się zabezpieczyć? To dlaczego? Przecież to tak jakby nie lubić kierowców autobusów. Dlaczego? No tutaj mamy do czynienia z polowaniem na zwierzęta. No dobrze, musielibyśmy zaprosić jakiegoś myśliwego, żeby nam wyjaśnił, jak tak naprawdę, na czym tak naprawdę łowiectwo polega. Nie będziemy teraz tego rozstrzygać, bo mamy jeszcze inne pytania do pana prezesa. Kwestię związaną z tą dziczyzną już rozstrzygnęliśmy na poziomie handlu przez spółkę, natomiast ważne kwestie to są kwestie walutowe, tak Kasiu? Tak, bo i zabezpieczenie się przed spadkiem bądź wzrostem gwałtownym ceny złotego. Jak sobie będziecie z tym radzić? Bo my pytamy się ekspertów, w jaki sposób powinno się robić prognozy dotyczące przyszłego roku, prognozy dotyczące kursu walut, ale większość mówi, że nie odpowie, dopóki nie spojrzy do szklanej kuli. Wy musicie sobie z tym radzić. Nie możecie powiedzieć, że nie odpowiecie, tylko jakieś założenia tworzycie. No tak, generalnie spółka po swoich przejściach i tak powiem, powodem były opcje walutowe i problemy, tak powiem, wahania gwałtowne złotego. W tej chwili się nie zabezpieczamy w ogóle, jeśli chodzi o hedging walutowy. Natomiast to, co się nam udało wprowadzić, to jest taki hedging naturalny. W tej chwili prawie 80% eksportu jest pokryte importem, czyli część spółek z grupy eksportuje, część importuje do Polski. No i w wyniku tego tak naprawdę nasza ekspozycja na walutę jest na poziomie 20% naszego eksportu, więc to jest bardzo mało. Myślę, że tak naprawdę nikt na wyższym poziomie, nawet gdybyśmy robili to zabezpieczenie bankowe, też nie zabezpiecza, więc ten hedging naturalny nam się wydaje najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla grupy kapitałowej. Będziemy się starać, tak powiem, go jeszcze bardziej pogłębiać, żeby to nawet doszło być może do 90%, to wtedy nam da pełne bezpieczeństwo. Także tutaj od tej strony myślę, że to jest najbardziej bezpieczne i najbardziej efektywne dla grupy. Czyli tylko 10% eksportu będzie narażone na... No w tej chwili jest to ponad 20%, natomiast no docelowo chcielibyśmy, żeby to... To też w różnych okresach będzie różnie wyglądało, no ale wydaje nam się, takie decyzje podjęliśmy, że ten hedging naturalny jest jak najbardziej optymalny, wygodny. Natomiast jeżeli będziemy robić kiedykolwiek transakcje, no to nawet będą bardzo krótkoterminowe i tylko pod bieżące wpływy. Tutaj nie będziemy się bawić żadne przewidywanie eksportu, ani przewidywanie kursów walutowych, no bo jak wiemy z minionych lat, no to nie mamy żadnego wpływu, więc nauczeni, sparzeni, to chcemy, tak powiem, być tutaj bardzo w tym zakresie ostrożni. Czyli rozumiem, że właściwie, no tak, można wyciągnąć wniosek z tego, co pan mówi, że wahnięcia kursów w tym momencie, one nie powodują, że można zarobić więcej bądź mniej, bo to się równoważy na poziomie eksportu i importu, tak? No tak powiem, na 20% tak mniej więcej jesteśmy, tak powiem, wystawieni na to ryzyko. Oczywiście dla nas słabszy złoty, tym lepiej mimo wszystko, no bo ten eksport jednak jest siłą napędową w ostatnim okresie. Tam, jak patrzymy na trzeci kwartał, to ponad 30% było eksportu, więc chcemy rozwijać. W wielu kierunkach ten eksport zwiększamy. No i złotówka, tak powiem, troszeczkę słabsza, no na pewno w tym kierunku, w tym działaniu pomaga. Jest jeszcze jedno pytanie, które dotyczy tego, co się dzieje jakby poza tym, co robi spółka, ale chyba bezpośrednio dotyczy, bo jak podaje Polska Agencja Prasowa, weterynarze zastanawiają się nad podjęciem protestu, który ma polegać na zaprzestaniu świadczenia usług weterynaryjnych. Gdyby do protestu doszło, utrudniony będzie na przykład handel mięsem, czy taki zapowiadany protest weterynarzy może spowodować paraliż w branży mięsnej, gdyby się No, czy weterynarze są niezbędnym, tak powiem, elementem produkcji mięsnej tak naprawdę, tak? No bo system, tak powiem, zakład jest tak złożony, że jak trwa ubój, to na bieżąco jest kontrola weterynaryjna i na bieżąco są to mięso jest badane, tak powiem, poubojowo, więc gdyby faktycznie weterynarze strajkowali, no to nie można prowadzić produkcji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, no bo to wydaje mi się, że ten protest jest spowodowany tam jakimiś wewnętrznymi przepychankami, bo czytałem akurat ten komunikat rano, też zaniepokojony troszeczkę tym, ale tam nie chodziło o stawki za ubój, natomiast chodziło o stawki jakieś tam godzinowe dla weterynarzy. Za wizytę. Tak, więc jakby to tutaj mam nadzieję, że ministerstwo dojdzie do porozumienia z weterynarzami, bo to faktycznie to mógłby być paraliż, tak powiem, a na tym oczywiście skorzystaliby, tak powiem,
przedsiębiorcy z innych krajów Unii, tak, no bo ten towar natychmiast by się pojawił w zwiększonej ilości, pewnie w wyższej cenie na rynku polskim, więc no nie słyszałem, żeby w którymś kraju unijnym był protest weterynarzy, który paraliżował produkcję mięsną, więc mam nadzieję, że do, też do tego nie dojdzie.